trakcie trwania pandemii wszyscy szukają skutecznych sposobów na rozpoznanie zainfekowanych. Okazuje się, że z pomocą mogą przyjść nam nasi czworonożni przyjaciele. Psy bez wątpienia posiadają jeden z najlepszych węchów wśród zwierząt. Czy okaże się on przydatny przy wykrywaniu koronawirusa? Psy nieraz potrafiły nas zaskoczyć na najróżniejsze sposoby. Czasami potrafiły wywołać uśmiech, innym razem łzy wzruszenia. Jednak teraz ich rola może okazać się jeszcze ważniejsza. Wszystko dzięki ich niezwykle czułym nosom, które potrafią wywęszyć właściwie wszystko. Psy w walce z koronawirusem w czasie, kiedy niektórzy, inni starają się określić, jak w trakcie zagrożenia epidemiologicznego mogą pomóc nam psy. Naukowcy widzą u czworonogów spory potencjał i zamierzają dokładnie się mu przyjrzeć. Zgodnie z ich założeniami osoba zainfekowana koronawirusem może nieco inaczej pachnieć. Dla nas taka różnica może być niezauważalna, jednak psy powinny ją wywąchać bez najmniejszych problemów. Podobnie jest w przypadkach, kiedy czworonogi są w stanie wyczuć chorobę Parkinsona, malarię lub niektóre z rodzajów nowotworów. Jak donosi portal WAMIS, badania zostały już rozpoczęte przez londyńską Szkołę Higieny i Medycyny Tropikalnej, Uniwersytet Durham i organizację Medical Detection Dogs. Badania jeszcze trwają. Na czym się skupiają? Aktualnie badania skupiają się w dużej mierze na wykryciu znacznika zapachowego, który pozwoli czworonogom na identyfikację osób, które zainfekował koronawirus. Jeżeli rezultaty testów okażą się pozytywne, wówczas planowane jest wyszkolenie 6 psów. Przewidywane wyniki ich pracy mogą przyprawić o zawrót głowy. 2. Polacy na potęgę wypłacają pieniądze. W bankomatach zaczyna brakować gotówki. Chodzi o konkretne nominały. Badacze zakładają, że psy mogą przy użyciu węchu bardzo szybko identyfikować osoby zainfekowane. Jeden pies w ciągu zaledwie godziny mógłby przebadać aż 750 osób. Nie da się ukryć, że taka pomoc od czworonogów byłaby nieoceniona. Rozwiązałoby to problem niedoboru testów. Nie pozostaje nam nic innego niż oczekiwać wyników badań nad węchem czworonogów. Kto wie, może koronawirus nie będzie miał szans z ich powonieniem. Źródło: WAMIS.